Nie ucałować pierścień biskupa, kiedy padłeś na ziemię, charcząc. Miałem napad astmy. Zaplanowałeś to. Cały czas mówiłem o tobie. Biskupowi? Zrób laleczkę. Jeśli mi nie wierzysz, zajrzyj do notatek w neseserze. Nie mogę, to rzeczy osobiste. Wiesz, że nie zajrzę do środka i nie dowiem się, co mu powiedziałeś. Helen, jesteś świadkiem, że on to wyjął. Czytaj na głos. Joe Hackett, najlepszy pilot. Opanowany w trudnych chwilach, nauczył mnie wszystkiego o pilotowaniu. Odrzucił ofertę śpiewania w Doodle Town Pipers. Nie proponowali mi. Wiem, ale gdyby to zrobili, chciałbym wierzyć, żebyś odmówił. Nie wiem, co powiedzieć. Idzie. Spadam stąd. Powiedziałem naczelnemu, co mamy, i skreślił temat. Nie takiego szukamy. A jakiego? Ciekawego. Na razie. Dokąd idziesz? Na zewnątrz. Mówię ci, Norm, była taka. Powiedzmy, że taka. Widziałem na własne oczy. Złapaliście coś w końcu. Pytanie. Dużo? Mówimy o salaterce owoców morza, którą Norm wrąbał u Andy'ego. Była taka. Taka, dlatego nazwali ją supertankowcem. Pasażerów lecących do Bostonu rejsem 37 linii Aeromas prosimy do wyjścia numer 1. Czas na nas. Ale na pewno tu wrócimy. Trzeba będzie w końcu pójść na ryby i zepsuć sobie przyjemny weekend. Cessna Nevada 121 papa, zgłoś się odbiór. Skontaktowałeś się z Joe'im? Nie odpowiada. Ten chłopak jest tak uparty, że czasami mam ochotę wytargać go za uszy. Wiem. A potem odbić go od lin i zrobić mu kafara. Hej! Przepraszam, oglądam za dużo wrestlingu. Cessna Nevada 121 papa, zgłoś się odbiór. Tu Cessna Nevada 121 papa, zgłaszam się. Cessna Nevada 121, czy moglibyśmy zapomnieć o tych głupich kodach i jechać po imieniu? Przyjąłem. To zwróć. Joe, co ty tam robisz? Musiałem coś przemyśleć. Kiedy lądujesz? Helen wychodzi z siebie. Naprawdę? Tak, nie zapłaciłeś jej za śniadanie. Całe 3,50. Przykro mi, że ten reportaż nie wypalił. Dzięki. I przepraszam, że cię niesłusznie oskarżyłem. Przeprosiny przyjęte. Wiesz co, nie wiem, dlaczego tak się wdzięczyłem do tego buca. Nie obchodzi mnie, co myśli. Może nie mieszkałem w tych wszystkich egzotycznych miejscach i nie miałem pasjonujących przygód jak ty, ale to nieważne. Jestem cholernie dobrym pilotem i jestem z tego dumny. Dobrze mi z tym, choć nie zawsze. Powiem ci coś, ale musisz obiecać, że mi tego nie wypomnisz, ani nikomu nie powtórzysz. Czasami chciałbym być trochę taki jak ty. Brian? Nie uwierzysz, jak przekręcić tę gałkę z dziepką w lewo, można złapać wyścigi hartów w Miami. Co mówiłeś? Nic. Wracam do domu. Bez odbioru. Ja też czasami chciałbym być trochę taki jak ty.
Opracowanie wersji polskiej Krzysztof Mościcki. Czytał Janusz Kozioł.